W tym odcinku porozmawiamy o pierwszym prawie Kirchhoffa. Pierwsze prawo Kirchhoffa jest jednym z najważniejszych praw w elektryce. Prawo to opisuje zachowanie się prądów w obwodzie elektrycznym i pozwala na obliczenie prądów i napięć w dowolnym punkcie obwodu. W tym filmie przedstawimy, jak działa to prawo na przykładzie prostych obwodów elektrycznych oraz jak można je zastosować do rozwiązywania złożonych problemów. Zanim zaczniemy, musimy uświadomić sobie, czym jest prąd elektryczny. Prąd elektryczny, czyli ruch ładunków elektrycznych przez przewodnik, który powoduje przepływ energii elektrycznej. Prąd elektryczny jest mierzony w amperach i określa go się jako ilość ładunku przepływającego przez przewodnik w jednostce czasu. W tym filmie skupimy się na omówieniu pierwszego prawa Kirchhoffa, które opisuje zachowanie prądu w gałęziach obwodu elektrycznego. Jako przykład posłuży nam prosty obwód złożony ze źródła prądu, dwóch oporników połączonych równolegle oraz przewodów łączących wszystkie elementy obwodu. Taki prosty układ pozwoli nam na łatwe zrozumienie działania pierwszego prawa Kirchhoffa oraz do dostosowywania go w obwodach bardziej skomplikowanych. Pierwsze prawo Kirchhoffa mówi, że suma prądów wpływających do węzła jest równa sumie prądów wypływających z węzła. W matematycznym zapisie wygląda to następująco. Suma prądów wejściowych to się równa suma prądów wyjściowych. We wzorze I to natężenie prądu, W to prąd wpływający, a O to prąd wypływający. Oznacza to, że w każdym węźle obwodu elektrycznego ilość prądu wchodzącego do niego musi być równa ilości prądu wychodzącego z tego węzła. Pierwsze prawo Kirchhoffa można porównać do strumienia wody, który wpływa do jeziora przez jeden kanał i wypływa z niego przez drugi kanał. Ilość wody wpływającej i wypływającej musi być zawsze taka sama. Pierwsze prawo Kirchhoffa jest podstawowym prawem w analizie obwodów elektrycznych. Dzięki niemu możemy obliczyć natężenie prądu w dowolnym punkcie obwodu, pod warunkiem, że znamy wartości prądów wpływających i wypływających z tego punktu. W przypadku naszego przykładowego obwodu, pierwsze prawo Kirchhoffa mówi nam, że suma natężeń prądów wpływających do punktu musi być równa sumie natężeń wypływających z tego punktu. Na schemacie czerwone strzałki to jest prąd wpływający do węzła, a zielone prąd wypływający z niego. Czyli zgodnie ze wzorem suma prądów wpływających musi być równa sumie prądów wypływających. Więc I5 plus I2 musi być równy I1 plus I3 plus I4. W przykładzie zastosowania pierwszego prawa Kirchhoffa przedstawimy prosty obwód elektryczny składający się z jednego źródła napięcia i trzech rezystorów połączonych równolegle. Zadaniem będzie obliczenie prądu płynącego w każdym z rezystorów. Najpierw należy zastosować drugie prawo Kirchhoffa, które mówi, że suma spadków napięć w obwodzie jest równa zeru. W naszym przypadku możemy wziąć jako zamknięty obwód cały obwód. A więc suma napięć na poszczególnych elementach będzie równa napięciu źródła. Aby obliczyć prąd w każdym z rezystorów, należy wykorzystać prawo Ohma, czyli I to się równa U przez R, gdzie I oznacza prąd płynący przez rezystor, U oznacza napięcie na rezystorze, a R oznacza jego rezystancję. Dzięki temu można obliczyć prąd w każdym z rezystorów, a następnie sprawdzić, czy ich suma jest równa prądowi źródłowemu. W ten sposób można zastosować pierwsze prawo Kirchhoffa do obliczenia wartości prądu w każdej gałęzi obwodu oraz sprawdzić, czy sumują się one do prądu źródłowego. Podsumowując, pierwsze prawo Kirchhoffa to fundamentalne prawo elektroniki, które pozwala na dokładne obliczenie wartości prądu w gałęziach obwodu. Dzięki zrozumieniu tego prawa i umiejętności jego zastosowania można skutecznie projektować i analizować różnego rodzaju układy elektryczne. Jeśli filmik przypadł Ci do gustu, podziel się swoją opinią w komentarzu poniżej. Każda informacja zwrotna jest dla nas bardzo ważna, ponieważ pozwala nam na ciągłe doskonalenie kanału i dostarczanie coraz lepszych treści. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi najlepszymi filmami, zachęcam do subskrypcji kanału. Dziękuję za obejrzenie materiału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.